wreszcie doczekaliśmy się po 7 latach praktycznie nieustającego rozwoju tej gry, jaką jest Europa Universalis 4. Po aż 15 płatnych dodatkach widać, że twórcy wreszcie zaczęli grać w własną produkcję, bo wreszcie się naprawdę doczekaliśmy. Po dziesiątkach tworzonych nowych grafik do tejże gry i innych rozwiązań, które urozmaicają rozgrywkę, Paradox wreszcie skupił się na jednej mechanice, która była potrzebna wszystkim osobom, które chciały podbijać i podbijać jeszcze więcej i jeszcze więcej. Korowanie na jeden przycisk, na jeden guzik, na jedno użycie. Jeden guzik, by korować je wszystkie. Witam imperialistów, tutaj Lukas w najnowszym omówieniu Dev Diary, w którym porozmawiamy sobie o najnowszych udogodnieniach, jakie szykuje nam Paradox w nadchodzącym patchu 1.30 i większość z nich będzie darmowa, jak i o... Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europa Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Jesteś bezdzietny, twoja królowa nie spodziła ci potomka, nie masz żadnych royal mariaży i grozi ci wpadnięcie pod unię personalną? Nic strasznego! Paradox dodał nam możliwość tworzenia swoich własnych dziedziców. Jeżeli nie posiadacie regencji, nie toczycie żadnej wojny, macie pozytywny prestiż i posiadacie przynajmniej 90 punktów legitimacy, możecie za 20 punktów legitimacy i 20 punktów prestiżu powołać dziedzica waszego tronu, który będzie pochodził z innej dynastii niż wasza i w sumie dość fajne rozwiązanie. Nie musicie już wypowiadać z dupy wojen i czekać na to, aż wasz król zemrze. Jeżeli nie wiesz, jaki kraj podbijasz, jeżeli nie potrafisz go znaleźć na mapie, nic w tym strasznego. Obecnie najeżdżając na tarczy w patchu 1.30, ten kraj będzie się podświetlał, jak zresztą tutaj widzicie. Wspomniana we wstępie najbardziej oczekiwana mechanika, czyli korowanie na jeden przycisk wszystkich prowincji. Naprawdę potrzebowaliśmy aż 7 lat na to, żeby ten przycisk się tutaj pojawił. Paradox! Why? Jedna z lepszych rzeczy, o której myślałem sam już jakiś czas temu, że bardzo by mi się to przydało na przykład w tej kampanii ateńskiej, gdzie fajnie byłoby sobie podglądać misje innych krajów. Co prawda tutaj akurat w tym wypadku możemy podejrzeć misje tylko i wyłącznie naszych subjectów, co na przykład też jest dość fajne, jeżeli na przykład gracie Polską. O, widzicie, tutaj na dole będziecie mogli sobie wybrać jednego z waszych subjectów i będziecie w stanie przeglądać ich misje, przez co będziecie mogli obserwować cały rozwój drzewka waszych subjectów, co też może być fajne do gry ogólnie. Szkoda, że Paradox nie wprowadził w ogóle możliwości podglądania misji innych krajów. Przecież w Hoju na przykład możemy to robić bez większego problemu. Dlaczego w Europce tego nie możemy robić? Ogólnie też Paradox zajął się takim reliftingiem opisów dotyczących wszystkich misji, żeby były bardziej czytelne, bardziej zrozumiałe. Myślę, że to jest dość spoko, bo czasem idzie, szło naprawdę albo coś źle zrozumieć, albo coś nie doczytać, albo... No, Paradox, dobra robota, good job! Moja druga ulubiona mechanika, którą Paradox poprawia. Możliwość cofania generała z naszego okienka militarnego. Teraz jeżeli chcecie kogoś wywalić, już nie musicie szukać armii, którą on dowodzi, odpinać generała, powrócić do okienka militarnego i dopiero go wywalić. Nie! Możecie go wezwać jednym guzikiem i zaraz z drugim go wykopać. Wyjebista opcja, Paradox, 7 lat rozwoju, dziękuję wam za to. Kolejna mała już zmiana to akurat to, że możemy sobie podglądać, kiedy zatrudniliśmy jakiegoś generała, kiedy i ile on ma lat. Do czego jest przywiązany, przypisany, jakoś tak. I troszeczkę tutaj Paradox mówi o zmianie mechaniki śmierci władcy, jeżeli z waszym generałem już nie ma zwiększonych szans, ale nadal, znaczy nie ma podwójnie zwiększonych szans na śmierć w zależności od wieku, jaki ma podczas dowodzenia waszymi armiami, ale wciąż jest to większa szansa niż ma normalny generał. No szkoda, no, będziecie jeżeli zabić Tristamare, no. Najnowsza zmiana w ideach narodowych duńskich, które wzmacniają bardzo, ale to bardzo ten kraj na rzecz jego floty. Jak i widzę, że też są tutaj zmiany powodujące, że no, Dania nie jest już aż taka dupna, jeżeli idzie o samą piechotę, która nie była za dobra. Dostajemy shock damage zwiększony.
jak i wszystkie tutaj rzeczy związane z marynarką. Dość fajna sprawa, myślę, że teraz Dania będzie troszeczkę ciekawszym krajem do grania, bo obecnie nie należy do moich ulubieńców. Na końcu mamy dużo rebalansu, dużo innych rzeczy, o których w zasadzie nawet nie będę wam tutaj mówił, macie, podświetliłem wam, lepiej wam się będzie czytało i zmian, jak na co wszystko tutaj wpływa, a to dlatego, że Paradox zmienia to już naprawdę po raz czwarty czy piąty raz, więc nie ma sensu za bardzo o tym wspominać. Jeżeli kogoś to interesuje, proszę bardzo, ja raczej to będę chciał sobie przeczytać po prostu w podsumowaniu, jak już patch wyjdzie. To wszystko. W kolejnym Dev Diary na pewno wiemy już, że będzie mowa o najemnikach i myślę, że to będzie Dev Diary, o którym sobie też porozmawiamy, ale pewnie też gdzieś za dwa tygodnie. A co Deus Vult? Deus Vult Infidel. To chodzi o to, że ni mniej, ni więcej Paradox po prostu przerabia obrońcę wiary. I to dramatycznie go przerabia, ale powiem, że bardzo mi się ten pomysł spodobał. Po wysłuchaniu tego, co tutaj wam przedstawię, dajcie znać w komentarzach koniecznie, co myślicie na temat tej nowej mechaniki Deus Vult związanej z obrońcą wiary. Po pierwsze i najważniejsze, obrońca wiary będzie miał kilka poziomów, od pierwszego do piątego. I jest to zależne od tego, ile krajów danej wiary jest na świecie i wyznaje daną wiarę. Czyli w tym momencie, jeżeli macie tym większe bonusy, im więcej krajów wyznaje waszą wiarę, czyli niekoniecznie podbój wszystkiego, co możliwe i bycie jedynym krajem katolickim, to dobre rozwiązanie. O dziwo. Następnie możemy przejrzeć, że na tierze pierwszym, który obejmuje od 1 do 4 krajów, te bonusy są naprawdę malutkie. Jeden misjonarz, 10% zmniejszone missionary maintenance cost. Na drugim tierze od 5 do 9 krajów wygląda to już troszeczkę lepiej. Dochodzi nam land morale, land navy morale i jeden prestige, gdzie przypominam, że te morale marynarki będzie naprawdę ważną mechaniką, ważnym boostem w nadchodzącym patchu. Zresztą już jest na to bardzo ważne. Tier trzeci. Dodatkowo dostajemy War Exhaustion. W sumie mała różnica. Chyba, że to jest tak, że to się kumuluje i będziemy mieli już trzech misjonarzy, ale chyba wątpię, za mocne by to było. Tier czwarty. Dochodzi nam 20% manpower w prowincjach naszej prawdziwej wiary, z naszą wiarą. Bardzo fajne rozwiązanie i dość ciekawe. I ostatni tier 50. Te zresztą ostatnie dwa tiery to chyba będą dostępne tylko i wyłącznie dla krajów katolicko-sunnickich. Nie wyobrażam sobie, żeby to mogła mieć jakakolwiek inna wiara na świecie. No chyba, że jakoś do tego specjalnie doprowadzimy. No to tier ostatni. No taki nie za fajny tier. 20% missionary maintenance dla wszystkich członków naszej wiary. Serio? To mnie zachęcać do utworzenia aż 50 wasali, czy co? Nie rozumiem tego. Halo, gro. Ten ostatni bonus jest dość słaby, jak dla mnie. Dodatkowo tutaj już bez żadnych szczegółów Paradox wspomina o tym, że posiadanie obrońcy wiary ma zapewniać nam jakieś dodatkowe eventy, bonusy, o których no, szczegółowo nie wspomina. Wiadomo tylko, że coś takiego może wprowadzą. A mianowicie, jeżeli czekacie na tych 90% kolejne 2 lata na to, żeby wam tyknął te 10% buntowników i trzymacie, ale wybuchnąć nie chcą jakimś cudem dziwnym, no to teraz dostajecie możliwość, że jeżeli siła rebeliantów przekroczy 50%, możecie spowodować ich wybuch rewolty. Już nie będziecie musieli czekać, będziecie mogli ich od razu sobie stłumić albo dać im wygrać, cokolwiek, tak? Fajne rozwiązanie, zwłaszcza myślę, że będzie przydatne przy nawracaniu kraju na inną wiarę, czy coś w ten deseń. Bo bardzo często tutaj, pamiętajcie, to jest procentowe, więc to może się wydłużać jakiś okres, gdzie czekamy na jakiś spawn rebelsów konkretnych, których potrzebujemy do czegoś, tak? Więc dość fajna mechanika ułatwiająca rozgrywkę. Dziwi mnie to, że po prostu to powoduje, że tych rebelsów będzie o 50% więcej. No jak dla mnie, na logikę, jeżeli spawnią się w momencie, kiedy my tego chcemy, powinni być raczej nieprzygotowani do tego. Powinien być jakiś przedwczesny bunt, czy cokolwiek. Rozumiałbym, jeżeli byśmy musieli płacić tutaj jakimiś punktami, bo przecież musimy wykonać jakąś akcję, tak, żeby sprowokować tych rebeliantów do wcześniejszej rewolty, ale dlaczego mają być o 50% silniejsi? Nie rozumiem tego, z czemu Paradox poszedł w tą stronę, dla mnie to jest takie trochę nieżyciowe. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!